Dzień 26, wieczór. Ewangelia według świętego Jana 18, werset od 19 do 24. Modlitwa arcykapłańska Jezusa. Nie tylko za nimi apostołami proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Rozważania. Boże Ojcze, Synu Boży, Duchu Święty, jedyna i niepodzielna Trójco, uwielbiam Ciebie, Boże żywy. Wzywasz mnie do jedności z sobą i do jedności z moimi braćmi i siostrami, a ja żyję w takim podzielonym świecie, podzielonym narodzie, społeczeństwie, parafii, rodzinie. Ja sam często rozdarty, sam w sobie jestem nieprzebaczeniem. Wzywasz mnie do jedności, a mnie jest tak ciężko przebaczyć. Sam też jestem winny podziałów. Ojcze miłosierny, wysłuchaj modlitwy Syna, aby na nowo zjednoczyła nas miłość Ducha Świętego. Zjednocz i uświęć nas w prawdzie, w Twoim Słowie, aby świat uwierzył i przyjął miłość. Jezu, zjednocz mnie z Ojcem, pojednaj z braćmi, uczyń serce moje według serca Twego. Maryjo, Królowo Pokoju, zgromadź rozproszone dzieci swoje, pomóż nam wyciągnąć rękę do zgody, uniżyć się, przebaczyć im, prosić o przebaczenie. Rachunek sumienia. Módl się powoli tymi słowami. Mój dobry i miłosierny Ojcze, stoję przed Tobą. Wiem, że mnie widzisz i mnie słyszysz. Chcę dzisiaj Ci powiedzieć, Ty z Synem i Duchem Świętym stanowisz jedno. Duchu Święty, oświeć moją pamięć i moje serce. Aniele stróżu mój, Ty teraz przy mnie stój. Amen. Podziękuj za dobro dzisiejszego dnia. Dzięki Ci, Panie, że świat trwa nadal mimo podziałów i konfliktów, że miłość zwycięża mój gniew i mój lęk, że mi przebaczasz i kochasz i kochać nie przestajesz. Pomyśl, jaki był ten dzień, jakie były uczucia w Twoim sercu i emocje, jak wyglądała Twoja wewnętrzna walka. Myśli, słowa, czyny. Miłosierny Boże, spojrzyj z miłością na moje słabości i bezsilność. Nazwij je. Wybacz mi brak miłości i zatwardziałe serce. Przebacz grzechy przeciwko jedności, pychę, egoizm, kłótnie, podejrzliwość, nieprzebaczenie, pielęgnowanie starych ran, rozwody, ciche dni, kłamstwa. Przepraszam Cię, żałuję. Zwróć się do Maryi. Ona widziała ukrzyżowanego Syna i zachowała w sercu miłość do Boga i ludzi. Poproś ją, aby podzieliła się z Tobą swoją miłością. Poproś, aby nauczyła Cię kochać nawet wrogów. Kochaj jej miłością Boga, siebie i wszystkich swoich bliskich. Proszę Cię, dobry Ojcze, zjednocz nas w prawdzie.
Jezu, zaradź mojemu brakowi nadziei. Duchu Święty, pomóż mi jutro być otwartym na Twoje natchnienia. Jezu, ufam Tobie. Królowo pokoju, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Archaniołowie, Michale, Gabrielu i Rafaele, módlcie się za nami. Święty Maksymilianie Mario Kolbe, módl się za nami.